Kompendium o samorządach. Ja już wiem. Odcinek 5. Budżet obywatelski, czyli ty decydujesz. Mieszkańcy wpływają wprost na funkcjonowanie samorządów. Mogą na przykład decydować o tym, na co wydać część budżetów gmin, powiatów i województw. Jest to możliwe dzięki budżetom obywatelskim. Zgodnie z ideą budżetu obywatelskiego mieszkańcy sami zgłaszają, co należy zrobić w ich małej ojczyźnie. Następnie odbywa się głosowanie. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostają wpisane do budżetu samorządów, a następnie są realizowane. W ten sposób można decydować o małych, drobnych inwestycjach jak naprawa zniszczonego chodnika bądź większych, związanych np. z remontem obiektów sportowych, kulturalnych lub oświatowych. Mieszkańcy mogą doprowadzić do powiększenia terenów zieleni na swoim obszarze, wprowadzenia dodatkowych programów edukacyjnych do szkół, zakupu sprzętu medycznego do placówek zdrowia, poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu. Podsumowując, mieszkańcy sami zgłaszają i wybierają, co zostanie zrealizowane w gminie, powiecie lub województwie. Budżety obywatelskie pokazują, jak duży wpływ mają mieszkańcy na funkcjonowanie samorządów. Do niedawna to radni przyjmowali w 100% budżety samorządów. Nie musieli kierować się sugestiami lub petycjami mieszkańców. Budżety obywatelskie to najlepszy przykład kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, w którym mieszkańcy sami wyznaczają cele rozwoju regionu bez czekania na impuls ze strony samorządów, instytucji lub administracji państwowej. Samorządy określają wymogi, jakie muszą spełniać projekty składane do budżetu, ustalają wymaganą liczbę podpisów popierających projekt, określają zasady oceniania zgłoszonych projektów, przeprowadzania głosowania oraz zatwierdzania wyników. Reszta pozostaje w rękach mieszkańców.